mam, zapracowałem na to sam, a dopracowałem między innymi dlatego, bo byli po drodze ludzie, którzy mi pomogli. Ktoś kiedyś wyciągnął do mnie rękę, dzisiaj spłacał dług. Myślę, że już wkrótce Akop udowodni wszystkim fanom, że nie jest żadnym freakiem, tylko stuprocentowym fighterem MMA. Już od najmłodszych lat trenował sporty walki, a przygoda z kulturystyką była tylko krótką przerwą. Muszę do czegoś się szokować, muszę się przygotowywać. Wtedy mam wszystko poukładane i lubię po prostu nowe wyzwania. Za to kochamy ten sport, że jest tak nieprzewidywalny. No i niestety zostałem poddany trójkątem nogami pod koniec pierwszej rundy. Ciągnie głowę, kwestia sekund. Ale tak naprawdę z takimi ludźmi chcę się bić. Po prostu chcę udowodnić wszystkim, że po prostu ta ostatnia walka to było nieporozumienie i będę chciał zawalczyć jak najlepiej. Jeżeli chodzi o mnie, to mam tak ustawioną psychikę, że za nic bym nie oddał zwycięstwa i wiem, że zrobię wszystko, żeby po prostu wygrać. I już ma swojego rywala. Nie analizowałem swojego przeciwnika, zrobili to moi trenerzy, zrobili to naprawdę bardzo szczegółowo. Myślę, że na ten moment wiem wystarczająco dużo na temat Romana, żeby się przygotować do wyrównanej walki z nim. Tych dwóch młodych wilków polskiego MMA jest bardzo głodnych sukcesów. Jestem przekonany, że ta walka stanie się pretendentem do walki roku w Polsce, a może nawet i w Europie. Paweł Kiełek to jest bardzo dobry, młody, utalentowany zawodnik, ale to jeszcze bardziej motywuje, żeby jeszcze mocniej się przygotować, żeby zrobić coś więcej, kroczek więcej i udowodnić, że to jest kolejna osoba tylko do przejścia tak naprawdę. Czuję teraz naprawdę wielki głód walki, związany oczywiście z tą ostatnią porażką, ale i nie tylko, miałem długą przerwę. Także chcę się pokazać jak najlepszej strony, bo mam do tego świetną okazję. Paweł Żelazowski 7 razy z rzędu zakończył swoje walki jako zwycięzca. Ostatnim razem przyszło mu poznać gorycz porażki. Rozpoczynając swoją przygodę z organizacją FEN, zrobi wszystko, aby powrócić na zwycięską ścieżkę. Wiem, że muszę wiele rzeczy poprawić i będę poprawiał prawdopodobnie do końca mojej kariery, bo po to się właśnie trenuję. Tomasz Sarrara! Obiektywnie ocenię siebie jako takiego zawodnika w swojej kategorii wagowej. Myślę, że w czołówce nawet nie Polski, nie Europy, tylko światowej. W klatkoringu FEN przekonamy się o tym, czy dziki i nieobliczalny Schmeling jest w stanie powstrzymać rozpędzonego Tomasza Sarrarę. Kolejny jest! I to jest początek końca. Koniec! Tomasz Sarrara! Mogę się na dzień dzisiejszy nazwać 30-letnim, doświadczonym zawodnikiem i to doświadczenie pomaga mi właśnie w tej kompletności.